Leczenie i poprawa naszych zdolności fizycznych dzięki metodzie Silvy. Jak już mówiłem w innych odcinkach na ten temat, metoda Silvy to niezwykła metoda, która pomogła milionom ludzi na całym świecie odblokować swój nieograniczony potencjał. W pierwszym odcinku mówiłem ogólnie o metodzie Silvy, o zasadach i różnego rodzaju praktykach. W drugim odcinku mówiłem o osiąganiu wyższych stanów świadomości, które tak naprawdę są kluczem do jakiegokolwiek rozwoju i tak naprawdę kluczem do skuteczności tej techniki, o której tutaj mówię. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić na efekcie placebo wraz z tym aspektem metody Silvy, którą możemy wykorzystać do na przykład samoleczenia bądź do usprawniania tutaj naszego własnego ciała fizycznego. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię do oglądania. Mam na imię Aleksander i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię dotyczącą metody Silvy, ponieważ wiele osób prosiło, abym nagrywał dalsze odcinki, no dlatego nagrywam. I dzisiaj mówimy o placebo, czyli o tym, w jaki sposób nasz umysł i różnego rodzaju nasze wierzenia, sugestie i inne podprogowe informacje wpływają na nasze własne ciało. Ponieważ jak się okazuje, metoda Silvy może nam pomóc również, no nie tylko tak jak wtedy mówiłem, o osiąganiu wyższych stanów świadomości, o usprawnianiu naszego własnego umysłu, o lepszym funkcjonowaniu, lecz również metoda ta może pomóc, jeżeli chodzi o różnego rodzaju, nie wiem, te aspekty naszego ciała, które chcielibyśmy zmienić. No i oczywiście to nie jest tak, że nagle komuś, nie wiem, kość wyrośnie, ząb wyrośnie, czy nie wiem, czy kość się wyleczy od tak, lecz chodzi tutaj o drobniejsze zmiany bądź o praktykę, dzięki której w dłuższym, powiedzmy, przedziale czasowym będziemy zdolni do osiągnięcia wielu rzeczy, które, no, o których mogliśmy nie wiedzieć, że są możliwe do, powiedzmy, wyleczenia, do zmiany w naszym ciele. I to głównie opiera się na efekcie placebo. Jak zauważyło wielu badaczy, efekt placebo jest naprawdę potężny. I na przykład były badania, w których były trzy grupy. Jedna grupa ćwiczyła na siłowni. Druga grupa wizualizowała w swoim własnym umyśle, że ćwiczy na siłowni i robi jakieś różnego rodzaju ćwiczenia. A trzecia grupa, no nic nie robiła, była taką grupą kontrolną. I tak jak w tej grupie, co ćwiczyła fizycznie na prawdziwo, no wiadomo, doszło do zmian fizycznych, nie wiem, no mieli więcej mięśni, byli silniejsi, powiedzmy o, tam było już nie pamiętam dokładnych liczb, lecz około powiedzmy 30%, tak, grupa, która tylko wizualizowała, również stała się silniejsza, również miała więcej mięśni i ta różnica była tak, że jak tamta grupa miała 30%, to ta grupa, która wyłącznie wizualizowała, to miała ten wzrost masy mięśniowej i siły na poziomie 20 paru procent. Czy jak widzimy, no zaledwie około 10-15% mniej niż ta grupa, która realnie ćwiczyła. Dlatego jak widzimy, czasami może nie warto ciągle ćwiczyć rzeczywiście fizycznie, lecz po prostu zwizualizować sobie, co również będzie miało pozytywne rezultaty. Dlatego, jak zauważymy, wielu mistrzów, na przykład czy to pianistów, czy to mistrzów, nie wiem, w jakimś sporcie, oprócz no rzeczywistego treningu, również ćwiczy w swoim własnym umyśle, ćwiczy ruchy, ćwiczy różnego rodzaju możliwości i tym podobne, ponieważ jeżeli chcemy zostać mistrzami w danej rzeczy, musimy również wykorzystać wizualizację, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że w zależności od wizualizacji, od tego, jaką wizję mamy w umyśle, tak będzie zachowywało się nasze ciało. Czyli jeżeli ktoś mówi, że jest słaby w matematyce, no to będzie słaby w matematyce, będzie gorzej ją pamiętał. A gdy ktoś mówi, że jest, nie wiem, słaby w jakimś sporcie, no to będzie słaby. A jak widzimy, wizualizacja pomaga w praktyce, czyli będziemy wizualizować, że jesteśmy lepsi, lepsi, lepsi i staniemy się lepsi, czy w matematyce, czy to w jakimś sporcie. I innym dowodem na to, że efekt placebo jest naprawdę potężny, jest to, że na przykład był liść. Ten liść był zwykłym liściem z drzewa. Ale powiedziano pacjentowi, że gdy dotkną go tym liściem w rękę, to ten liść jest trujący, parzący i spowoduje poparzenie.
I co się stało? W wielu przypadkach, gdy dotknięto pacjenta tym liściem, a pacjent wierzył, że ten liść powoduje oparzenie, to ciało zareagowało tak, jakby było poparzone. I nie różniło się to prawie niczym od prawdziwego poparzenia. Dlatego no, w to, co wierzymy, i wszystkie sugestie są bardzo mocne i wpływają w bardzo dużym stopniu na nasze życie, na funkcjonowanie naszego własnego ciała. Dlatego jak mówiłem w innym odcinku kiedyś o medytacji, to takim głównym aspektem medytacji jest uwolnienie się od tych wpływów, które wywierają na nas wpływ, aby stać się nami samymi i abyśmy sami decydowali o naszym własnym życiu. Jednak jak widzimy, efekt placebo jest potężny i umysł kontroluje ciało, a nie vice versa, jak wiele osób może uważać. I wiele osób ma różnego rodzaju zachcianki, różnego rodzaju, nie wiem, że chodzi o jedzenie niezdrowych rzeczy czy picie niezdrowych napojów. I w tym przypadku się odwraca sytuacja, że to ciało zaczyna wywierać wpływ na umysł, który potem dąży do na przykład jedzenia dużo niezdrowych rzeczy, albo do innych zachowań, które sabotują nas. A jak widzimy, sytuacja powinna być na odwrót. To nasz umysł i to, co w nim mamy, kontroluje i determinuje to, jak wygląda nasze ciało, co robi i tak naprawdę co chce. I dlatego Jose Silva w swojej metodzie opisał, że skóra człowieka, ze względu na to, że skóra jest takim zewnętrznym organem i bardzo podatnym na sugestie, jest najłatwiejsza, jeżeli chodzi o zmianę. Czyli na przykład u osób, które, nie wiem, mają jakieś problemy skórne, to skóra będzie najłatwiejsza do wyleczenia. Reszta, jakieś organy wewnętrzne czy inne części naszego ciała będą trudniejsze, co nie oznacza, że całkowicie niemożliwe. Ponieważ nasz organizm ma te mechanizmy, które potrafią regenerować nasz organizm. Czyli jak ktoś zregenerować, nie wiem, jakąś część organizmu, to będzie też możliwe, tylko może na skali dłuższego czasu. I wiele osób udowodniło, że naprawdę da się zmienić swoją skórę i jej stan w zaledwie kilka dni po stosowaniu metody Silvy, czyli tych wszystkich wizualizacji, o których wspominałem w poprzednim odcinku, czyli mamy te slajdy umysłowe, czyli te wizje na dany temat, na przykład na temat naszej skóry, mamy wizję naszej skóry, że ktoś ma na przykład chorobę skóry, no taką, może nie, że nieuleczalną od urodzenia oczywiście, lecz na przykład ma taką jakieś, nie wiem, przebarwienie, ma jakieś, nie wiem, schodzi mu skóra, czy inne problemy dermatologiczne. No to taka osoba ma taką wizję. A gdy będzie regularnie dzięki metodzie Silvy, dzięki obniżaniu swoich częstotliwości mózgowych i wchodzeniu w głębsze, wyższe stany świadomości, to dzięki temu, dzięki zamienianiu tamtej wizji na wizję, że nasza skóra jest czysta, piękna, nie wiem, wszystko z nią dobrze, to naprawdę w zaledwie kilka dni może ją zmienić. I nawet taki znany autor tutaj, również prezenter, znany mówca Vishen Lakhiani, również doświadczył tego i pokazał, że naprawdę w zaledwie kilka dni da się wyleczyć swoją skórę, na przykład z jakiejś, nie wiem, łuszczycy, takiej oczywiście mówię, nie jakiejś bardzo poważnej, nie wiem, wrodzonej i tym podobne, lecz z takich, powiedzmy, no zwykłych takich nieintensywnych rodzajów takich chorób dermatologicznych, że da się to wszystko zrobić. A jeżeli chodzi o inne organy, to mamy również wiele osób, które się same wyleczyły po prostu zdrową dietą, zdrowym trybem życia, ponieważ tak jak mówię, nasze ciało posiada swoje własne mechanizmy regeneracyjne i to niezależnie od wieku. Wiadomo, starsze osoby mogą mieć większe problemy niż młodsze. U młodych ta regeneracja szybciej zachodzi, jednak no, wystarczy nie tylko właśnie zdrowo żyć, zdrowo się odżywiać, lecz również no, wizualizować, że nasze ciało się regeneruje, że nasze ciało jest na przykład witalne, jeżeli ktoś jest stary, że nasze ciało jest pełne i zdrowe i tym podobne. Dlatego jak widzimy, wizualizacją i metodą Silvy możemy nie tylko wyleczyć dane aspekty ciała, lecz również wzmocnić się w jakichś innych aspektach fizycznych, czy to jeżeli chodzi na przykład o siłę, czy to na przykład o wykonywanie danych czynności, sportów, bądź nie wiem, jakichś atletycznych rzeczy i takich tam. Dzięki czemu tak naprawdę możemy żyć pełnią życia i odblokować swój nieograniczony potencjał. Tak jak wcześniej mówiliśmy o odblokowywaniu nieograniczonego potencjału umysłowego, tak tutaj dzięki wizualizacji i tych
tym technikom umysłu możemy również odblokować nieograniczony potencjał, jeżeli chodzi o nasze ciało. Pamiętajmy, tak jak mówiłem, że to nie nasze ciało ma kontrolę nad nami, ponieważ to jest bardzo prymitywny światopogląd i bardzo prymitywne działanie, lecz na odwrót, nasz umysł i to, co mamy, jakie mamy wizje na ten temat, jakie mamy opinie, dyktuje to, jakie jest nasze ciało. Dlatego nigdy nie dajmy przejąć się naszemu ciału i naszej takiej niższej naturze. Jednak o tym opowiem w innym odcinku. Tutaj skupiam się głównie na metodzie Silwy i na, powiedzmy, poszerzaniu różnych jej aspektów. Dlatego jeżeli jeszcze nie oglądałeś poprzednich odcinków o metodzie Silwy, to zapraszam Cię do oglądania. Tutaj na końcu znajdziesz całą playlistę na moim kanale. Oraz również, jeżeli interesują Cię inne metody, aspekty innego rodzaju wiedza, to nie zapomnij wpaść na mój kanał. Regularnie tutaj wrzucam materiały na różne tematy, od rozwoju osobistego po starożytną wiedzę i inne takie. Również w opisie znajdziesz inne moje social media, stronę internetową i takie tam, jeżeli chcesz tutaj więcej informacji. Na dzisiaj to tyle, pozdrawiam Was i do zobaczenia.